Święta Teresa z Awila zastanawiała się kiedyś, co jest większą łaską. Czy to, że nas Bóg podnosi z grzechu, czy w ogóle troszczy się o to, że nie zgrzeszyliśmy w ogóle. Czyli podając inny obraz, czy większą łaską jest pomóc komuś powstać, jak się potknął o kamień, czy zawczasu wpaść na to, że ten kamień tam jest i może nam zagrażać, więc go wziąć, żeby nam nie zagrażał, żebyśmy się w ogóle nie potknęli. I odpowiedź Teresy myślę, że jest dosyć intuicyjna. To znaczy większą łaską jest zatroszczyć się zawczasu, żebyśmy nie zgrzeszyli i żeby tam tego kamienia nie było. I ciekawą to rzecz też mówi o tym naszym poczuciu siły czy zasługi moralnej. Bo jeśli z perspektywy tego sformułowania popatrzymy na nasze życie, to może się okazać, że ci wszyscy, którzy stoją, czyli powiedzmy jakoś reprezentują taki poziom, wysoki poziom moralny, że oni są tak naprawdę bardziej zadłużeni u Boga niż ci, którzy leżą. Że tak naprawdę ci, którzy stoją, nie powinni się tym szczycić czy chwalić, ale ich pierwszą reakcją powinno być jeszcze mocniejsze: Boże, dziękuję, nie zasługuję na to. I ciekawe, że bardzo podobną rzecz mówią prawie wszyscy ojcowie pustyni, czyli pierwsi, najważniejsi chrześcijańscy asceci. Że gdybym tak spróbował to podsumować jednym sformułowaniem, co na pewno będzie strasznym uogólnieniem, ale i tak spróbuję, to niezwykłą tam nauką jest ta nauka o pokorze. To może być wręcz najważniejsza rzecz, którą oni nauczają. I takie sformułowanie, że to mogłem być ja. Że oni bardzo podkreślają, nigdy nie wiesz, jaka jest twoja zasługa. Bo to, że stoisz, może być zasługą twoich warunków, twojego domu, wychowania, całej masy różnych rzeczy, które nie zasłużyłeś, po prostu otrzymałeś. A osoba obok, na którą patrzysz z wysoka, bo oto ty stoisz, a ona leży, ona może nie otrzymała tego wszystkiego. I może niewiele potrafi osiągnąć. Ale te jej starania z tak niskiego poziomu, gdzie wystartowała, są tak naprawdę milsze Bogu. I tak samo to Jezus wyraża w tym sformułowaniu, że prostytutki i złodzieje wchodzą przed nami do Królestwa Niebieskiego. I myślę, że to będzie burzyło wszystkich tych, którzy nie potrafią tak właśnie spojrzeć z tą myślą. To mogłem być ja. Dzisiejsza przypowieść jest odpowiedzią na to pytanie, kto jest moim bliźnim? I Jezus jakby odwraca sytuację. A ty w ilu osobach jesteś w stanie siebie zobaczyć? Na ile jest w tobie takiego współczucia i takiego zrozumienia, że potrafisz w drugiej osobie, nawet jeśli jest w dużo gorszej sytuacji niż twoja, zobaczyć, to mogłem równie dobrze być ja. Nie wiem, co bym zrobił na jej miejscu. I okazuje się, że ten Samarytanin uznaje go za bliźniego, bo on się wzruszył głęboko, gdy go zobaczył. Możemy sobie wyobrazić, że zobaczył siebie w tej sytuacji. Kto by mi pomógł? Równie dobrze to mogłem być ja. Bardzo dzisiaj Cię zachęcam do tego, żebyś pomyślał o osobach, które może trudno Ci, wyjątkowo trudno Ci zrozumieć. Albo masz poczucie, że są osobami, może to mocne sformułowanie, ale złymi, że leżą, się jakoś rozsypały. I zachęcam Cię do tego, żebyś spróbował popatrzeć na nie właśnie z tej perspektywy. To mogłem być ja. To jest osoba, która potrzebuje mojego współczucia. Albo w drugą stronę. Może być tak, że Ty masz poczucie, że jesteś tą leżącą osobą. Tą, która właśnie
widzi spojrzenia innych, którzy patrzą na ciebie z góry. To również cię zachęcam do tego, że pomyśl, może być tak, że twoje starania, nawet jeśli leżysz, ale twoje starania są dużo bardziej cenne w oczach Boga. Jesteś zaliczony do tych, którzy wchodzą pierwsi do Królestwa Niebieskiego. Którzy nie otrzymali tej łaski usunięcia kamienia. Którzy nie otrzymali tej łaski dobrych warunków, dobrego startu. Patrzmy na siebie ze współczuciem. Ta druga osoba to jest mój brat, to jest moja siostra, mój przyjaciel, to jest drugi ja. I ja tam mogę być.